Witam w fitnessowym przekroju tygodnia. Najobiektywniejsze wiadomości w branży. Janusz Chudy, pierwszy tydzień stycznia, zapraszam. W dzisiejszym ekspresie Obama Cox prezentuje zapowiedź nowej serii dotyczącej przygotowań do zawodów. The Faceless, zwycięzcą prestiżowych zawodów Strength Wars. Strażnicy techniki powracają w mlecznej postaci. Artysta estradowy Platynow nawija o słodki Vivien. Justyna ujawnia prawdę podczas kontroli na kanale Sixpack TV. W ekspresie także noworoczna giełda sterydowa oraz plebiscyt na najlepszego sportowca roku 2017. Przygotowania do zawodów to niewątpliwie ciekawy okres, który jest połączeniem dobrych i złych momentów. Większość naszego zakłamanego świata pokazuje, jak to niestety zawsze jest na 100% i bez opierdalania się, a jeśli zrobisz 6 zamiast 7 treningów w danym tygodniu, to nie licz na przyrosty. Obama Cox, znany jako ten chudy, co nie szarpie setki na swój kanał, upublicznił materiał z zapowiedzi nowej serii związanej właśnie z przygotowań do zawodu. Nie pozostaje nam nic innego, jak śledzić jego poczynania, wspierać i liczyć na to, że setki nie będzie szarpał tylko w knajpach. Faceless wygrywa Strength Wars i udowadnia swoją dominację w zawodach wysokiej rangi. Jest to fakt z poprzedniego tygodnia i nasze biuro prasowe, fakt że chujowe, nie ominęłoby takiego wydarzenia, ale w momencie publikacji filmu z finału poprzedni Fit Express był w trakcie renderowania, więc materiał publikujemy właśnie w tym odcinku. Tak, wiemy, że w czas. Niewątpliwie Seba to przekot, bo w finałowej konkurencji pokonał 10-krotnie martwy ciąg z obciążeniem 240 kg, push press z obciążeniem 110 kg również na 10 razy oraz wykonał 10 przysiadów z obciążeniem 210 kg i nie były to przysiady na Smithie. Warto dodać, że push pressy były robione mimo niedawnej kontuzji, ale czego się nie robi dla zwycięstwa. Gratulujemy, bo niewątpliwie jest to wyczyn godny podziwu. Pozostając w kwestii dużych ciężarów, przechodzimy na kanał Mleka, który w 9 minucie swojego materiału pokonuje 10-krotnie obciążenie 200 kg w martwym ciągu, co również jest godne podziwu. Jednak nie ma się co dziwić, że tak sprawnie mu to poszło, bo podczas wykonywania całego ćwiczenia miał on proste plecy, a jak wszyscy dobrze wiemy, w martwym ciągu trzeba mieć plecy wygięte w łuk, bo inaczej ćwiczenie nie wchodzi w prostownik. Ciekawym podsumowaniem jest ten oto fragment. Nie było widać krzywych pleców, wiesz dlaczego? Czemu? Bo jesteś taki tłusty, że nie widać, czy są krzywe czy proste. To, że Paris Platynow ma duszę człowieka renesansu, że robiąc kupę maluje obraz na muszli klozetowej, że czasem lubi poszukać skarbów w nosie, wiedzieliśmy dobrze. Wiemy także o tym, że lubi sobie od czasu do czasu coś zanucić po wąsie i trzeba przyznać, że to, co ostatnio wrzucił na swój kanał, jest miłe dla ucha. Nasz reporter Cymbałek Zenon z działu muzycznego naszej telewizji powie kilka merytorycznych zdań na temat tego utworu. Powiem tak, w muzyce siedzę od 89 roku i przerabiałem dosłownie wszystko. Od Britney Spears po Meza, od Piaska po Bednarka, VNM-a, Peje i innych. Teraz mamy wysyp młodych artystów wypromowanych przez YouTube'a. Faktem jest, że tego Platynowa milej się słucha niż na niego patrzy, ale chłopak ma potencjał na bycie dobrym umilaczem niejednej domówki. Należy pochwalić także dobry mastering, no i ta słodka Vivien. Ale bym ją. Co później do dźgi anany nie mała, o nie, nie mała. Dla wyjątku z tobą się zjaram, mała, mała. Dla wyjątku z tobą się zjaram, mała, mała. Słodka Vivien, z tobą się zjaram. Social media to miejsce, gdzie możesz pochwalić się swoim życiem, reklamować swój biznes, poznać miłość swojego życia, ale także miejsce, gdzie możesz dostać propozycję podesłania komuś swoich zajechanych majtek czy tekstów w stylu hot kociaku od osobników tej samej płci. Tak czy siak, social media to super sprawa, ale uważajcie na takie chore akcje. Justyna Zięcina została wzięta pod lupę kontrolną na Sixpack TV i odpowiadając na komentarze wprowadza w osłupienie nie tylko swoim wyglądem. Często dostaje niemoralne propozycje na portalach społecznościowych. Tak. Przez zawody nie mogę odgonić się od chłopaków. Tak. Początek miesiąca to czas notowania giełdy sterydowej, która wprowadza wielu w zakłopotanie. Zwalić mostek czy dopierdolić jeszcze trochę mięsa, bo fundusz jest, a regulacje giełdowe nie wykazują dużych zmian cen. Jednak tutaj pojawia się problem i coś, co na giełdzie nazywamy arbitrażem.
Koncepcja wykorzystania arbitrażu polega na osiągnięciu zysku przy bardzo małym poziomie ryzyka i wykorzystaniu różnic ceny instrumentu sterydowego na dwóch różnych giełdach bądź niewłaściwej relacji pomiędzy sterydem bazowym a kontraktem terminowym na ten steryd. W przypadku dwóch identycznych sterydów na różnych giełdach sprawa wydaje się być bardzo prosta. Kupujemy na giełdzie, gdy interesujący nas steryd jest tańszy, a sprzedajemy, gdy jest droższy. Niejeden świeżak kupował testa i miecia po 500% notowań giełdy. Tak więc, jak wcześniej wspominałem, regulacje giełdowe przebiegają spokojnie i za testosteron prolongatum zapłacimy zbliżoną kwotę co w poprzednim miesiącu. Na nieco wyższą stopę oprocentowań wchodzą środki spalające tkankę tłuszczową i środki diuretyczne takie jak spironol, salbutamol, klenbuterol i T3. Z doniesień naszych zaprzyjaźnionych handlarzy zza wschodniej granicy jadą do Polski dwa środki, które mają zrobić zamieszanie na rynku i wyprowadzić giełdę z równowagi. Jebać gulane kurwy butamol oraz paprykerol. Co przyniesie kolejny miesiąc, ciężko przewidywać, ale jak to mówią, jak jest hajs, to trzeba kupować to, co do tej pory działało. Początek roku to zazwyczaj czas podsumowań roku poprzedniego. Do naszego biura prasowego przyszedł list z nominacją skierowaną specjalnie dla Stefana Plemniczka na sportowca roku. Oczywiście wszystkie takie konkursy są uczciwe, więc nie zapomnijmy podesłać solidnej koperty napakowanej pieniędzmi, tak by podnieść rangę naszej telewizji. Prosimy także o wspieranie Stefana, bo wyniki już za tydzień. Prosimy o łapki w górę, udostępniania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będzie się działo.